sobotę w sali gimnastycznej szkoły podstawowej nr 11 w Puławach swoje mecze rozgrywali młodzi szczypiorniści Azotów rywalizujący na co dzień w wojewódzkiej lidze juniorów. Tym razem do Puław przyjechali zawodnicy UKS-u Olimpia Biała Podlaska. Ponieważ oba kluby dysponują kilkoma drużynami klasyfikowanymi w tabeli, rywalizacja pomiędzy klubami rozpoczęła się już o 10, a zakończyła o 13. W pierwszym meczu pierwsza drużyna Azotów uległa gościom z Białej Podlaskiej 24-29. Grający chwilę potem drugi zespół zrewanżował się przyjezdnym i pokonał także drugi zespół UKS Olimpia 26-7. W ostatnim meczu tym razem drużyn oznaczonych numerem 3 padł remis 18-18 i o wyniku meczu zadecydowały rzuty karne. Lepiej egzekwowali je młodzi szczypiorniści z Białej Podlaskiej, wygrywając serię rzutów karnych 2-1. W tabeli rozgrywek na pierwszym miejscu znalazł się trzeci zespół Azotów, tuż za nim plasuje się pierwsza drużyna UKS Olimpia Biała Podlaska, a na trzecim miejscu znalazła się pierwsza drużyna Azotów Puławy. Za 2 tygodnie młodzi puławianie wyjadą do Zamościa, by rywalizować z tamtejszą Padwą.